Jezus,
Słowo szóste. Dokonało się. Dokonało się chyba to takie trochę jak taki rzeźbiarz albo artysta skończył dzieło. Mówi o tym wykończone, w końcu skończyłem pracę. To jest to. No tak. Trochę taka marna analogia, marne porównanie, ale nie wiem, czy nie można by spróbować się nim tutaj posłużyć, tylko można sobie zadać pytanie, tylko co się tak na dobrą sprawę dokonało. Jezus zaczął pięknie. Chodził, mówił do tłumów, przyciągał ludzi. Tyle osób. Mówił im, błogosławieni cichego serca, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łaką i pragną sprawiedliwości, czystego serca. Wlewał im nadzieję, karmił ich na pustyni. Teraz zaczął pięknie, a skończył marnie. Co się już dokonało? Na co ten Bóg czeka? Skoro się dokonało, a w takiej atmosferze, to może w tamtym momencie było warto zakończyć dzieje świata, zaprzestać wszystkiego. Skoro się dokonało, to może już nie było warto ciągnąć tego świata, może warto było już zakończyć bieg jego dziejów, skoro się wszystko stało. A może stało się coś innego, zupełnie innego. Pewien człowiek, Devrie, napisał książkę, którą poświęcił swojej 11-letniej córce Karol, która zmarła na białaczkę. Tam jest takie piękne opowiadanie o tym, jak to ojciec chodzi do swojej córki chorej na białaczkę. I codziennie przechodząc mija Kościół Świętej Katarzyny, kiedy nie wstępuje na krótką modlitwę i tak przychodzi raz, drugi, trzeci, w końcu dowiaduje się, że nastąpiła remisja choroby, że córka będzie zdrowa, że ta białaczka będzie przyszłością. Tak idzie chyba już po raz ostatni do tego szpitala, bo więcej nie będzie musiał już tam chodzić, córka będzie w domu, będzie zdrowa. Kupił tort, idzie, wstępuje do tego kościoła, żeby już tak Panu Bogu podziękować. Tyle razy tam przychodzi prosić, teraz przychodzi podziękować. I w tym kościele spotyka pielęgniarkę. Pielęgniarkę, która mówi mu, że na oddziale, na całym oddziale wdała się jakaś infekcja. I że los wielu osób się zmienił. Ojciec idzie do szpitala, patrzy na swoją córkę, zakażenie, gangrena. Wie już, co się stanie. Zostały ostatnie godziny. Los już jest absolutnie przesądzony. Już nie ma z nim się, nie ma odwrotu. I tak pieści ją po głowie w tych ostatnich chwilach i mówi: o moja owieczko. Tak już zrozpaczony po śmierci córki idzie do znowu tego kościoła. Wchodzi i widzi Chrystusa ukrzyżowanego. I tak nagle zorientował się, że cały czas gdzieś za nim podąża ten tort, który miał być tortem radości. Więc wziął ten tort i tak się zamachnął. Nie sądził, że dokona tego, co chciał, ale dokonał. Ten tort tak trafia idealnie w koronę cierniową. I widzi, jak taka wizja, można by powiedzieć, jak ten ukrzyżowany tak odrywa jedną rękę z krzyża, z belki krzyża i zgarnia z tej korony cierniowej te resztki tortu, które się nie odlepiły i nie odpadły od razu na podłogę. Ten ukrzyżowany akceptuje wściekłość przeciw sobie wymierzoną. Wściekłość, którą okazał mu ten ojciec, ale tak naprawdę każdą wściekłość świata, każdego człowieka, wynikającą ze strachu, zła, zniechęcenia, zmęczenia, ludzkiej wściekłości czy czegokolwiek innego, akceptuje i nie odrzuca tego tortu, ale pozostaje na tym krzyżu. Co się dokonało? Dokonało się pojednanie, które nie jest kwestią wymiany kar. Ty mnie tyle, to ja ci tyle.
Bo czasami to jest chyba takie nasze ludzkie. Ktoś mnie skrzywdził, więc ja mu odpłacę. Ten odpłacony zobaczył, że mu odpłacono, więc odpłacisz z powrotem. I tak się robi taka spirala. Jeden drugiemu. Temu trochę dobiegł, więc temu też. Nawet w imię sprawiedliwości. Jeden drugiemu. I tak powstaje taka spirala, genialna spirala. To się dzieje między ludźmi, w relacjach. To się dzieje między rodzinami, między państwami. Nieistotne, na jakim poziomie jest. Ale to jest. I tak naprawdę opis pasuje zawsze i wszędzie. Bo pojednanie to nie jest kwestia tyle zła, tyle wynagrodzenia, czy tyle kary. Ale to jest pojednanie. To jest naprawa jedności. Między, po pierwsze, Bogiem a człowiekiem. A później między ludźmi. To jest ta postawa ukrzyżowanego, który nie odrzuca. W sensie dosłownym tego, co było w opisie, tego tortu nie odrzuca czegokolwiek. Wy mi tyle, droga ludzkości, to ja wam tyle. To jest jedność, którą przynosi Chrystus. To jest to, co się dokonało. Ta jedność w Chrystusie nigdy nie będzie zburzona. On był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I dzięki temu, że jako człowiek w swojej naturze ludzkiej, w swojej ludzkiej woli, w swojej ludzkiej świadomości, o ile świadomość była w naturze ludzkiej tutaj, trzy kropki, żeby ktoś mnie w naruszeniu dogmatów nie posądził. W swojej całej ludzkości do końca wytrwał w jedności z naturą boską, które nie były zmieszane, ale jednocześnie nigdy nie były rozdzielone. I ta ofiara, którą dokonał, ta ofiara pojednania, to jest to, co się dokonało. Ja wiem, że ofiara w czasach współczesnych brzmi strasznie. Dla jednych to byłby taki Bóg mściwy. Inni próbują tą ofiarę interpretować jako jakąś taką dobrą nowinę, która zmienia egzystencję ludzką, a może Jezus w tej ofierze jest przywódcą ciśnionym. Takie różne rysy teologii liberalnej, wyzwolenia czy egzystencjonalnej. Ale postawa wieczności, ta ofiara, to jest hołd złożony, by zmienić relacje z Ojcem. By dać zbawienie i jedność każdemu, kto tego będzie chciał. Choć przyznajmy szczerze o paradoksie naszych czasów i paradoksie wszystkich czasów. Nie wszyscy tej jedności zaofiarowanej chcą. Mimo, że to jest jedność, która nie polega na zasadzie przyjdziesz do jedności, to ci wymierzy tyle i tyle kary. Ale to jest jedność, która polega na tym, przyjdziesz do mnie, to cię przyjmę. Jeżeli chcesz zmienić to serce, to ja ci wszystko wybaczę. Bylebyś chciał odtworzyć jedną, bylebyś chciał odtworzyć tą jedność. Jezus, który tego dokonał, może śmiało powiedzieć siódme i ostatnie słowo. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. I tu znowu na samym zakończeniu pada to piękne słowo Abba, tatusiu. Wszystko się dokonało. Jezus może powierzyć siebie Ojcu absolutnie, bez żadnych ograniczeń. On przez wcielenie wziął na siebie człowieczeństwo, nasze człowieczeństwo, by je powierzyć Ojcu na krzyżu. On był jednym z nas. Po to, byśmy przez Niego wszyscy stali się dziećmi Bożymi. Chrześcijaninie, poznaj swoją godność, stały się uczestnikiem boskiej natury. To Jezus nas powierza Ojcu. Buduje most między nami a Ojcem. To jest trochę tak, jak może ktoś uczestniczył w czymś takim, albo widział, jak stoi dziecko na jakimś murku, poniżej stoi tata czy mama, i mówi, skacz, ja cię złapię. No skacz. Dziecko na początku jest pełne strachu. Ale później, jak się przemoże, jak
lotuje w ramionach rodzica i wszystko jest dobrze, nawet jest lepiej, bo jest uśmiech radości, że się udało, że jest dziecko bezpieczne. I ojciec, Jezus dokonuje takiego skoku w ramiona ojca. W tym powierzeniu się, w tym ostatecznym geście na krzyżu jest jego ratunek, przekroczenie wszystkiego. I nie dziwota, że Jezus, jak się poczyta Ewangelię, z taką niesamowitą determinacją idzie do Jerozolimy na krzyż. Mimo, że na krzyż, bo wie, że kiedy przejdzie przez zasłonę krzyża, tutaj wróćmy do listu do Hebrajczyków, za tą zasłoną krzyża są ręce, które go złapią. I ten kusiciel, który z niego szydził na pustyni, pokazując mu, że jak skoczy, to nogi nie urazi o kamień, nie zrozumią, do czego ma odnieść ten psalm, to do tego miejsca Jezus skacze przez zasłonę krzyża w ciemność śmierci, tam łapią go ręce Ojca. Tam go łapią ręce Ojca. Bo w nich wszystko, w tych rękach jest złożone oczywiście. Jest znacznie trudniej, gdy okoliczności przeczą obietnicy. Gdy na krzyżu wydaje się, że wszystko jest struskotane, że to dokonało się jest w okolicznościach, no już absolutnego praktycznie opuszczenia przez wszystkich. Ale Jezus wyraźnie zaznaczył na samym początku: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje. Trudno jest skakać w te ręce Ojca, kiedy okoliczności wszystkiemu przeczą. No cóż, ale plan Boga jest najlepszy, to nie oznacza, że po mojemu jest najlepszy. I mam wrażenie, że umiejętnością albo granicą ludzkiego zaufania Bogu jest zrozumienie, że moja ocena rzeczywistości, moja ocena okoliczności nie musi być wcale najlepszą oceną, na jaką można się zdobyć, bo Bóg ma lepszą ocenę. On wie lepiej, on wie bardziej. On widzi dalej. Jeżeli człowiek to zrozumie, że Bóg widzi lepiej, że moja ocena rzeczywistości nie jest wcale najtrafniejsza, to jest w stanie zacząć Bogu ufać i wskoczyć w te ręce Ojca. Póki będzie uważał, że własna ocena rzeczywistości jest najlepsza z możliwych, to jak wskoczyć w ręce Ojca, które domagają się zaufania? Tego, że człowiek zostanie złapany i sobie nogi o kamień nie urazi. I wtedy coś, co pozornie kończy się klęską, tak jak krzyż Jezusa, wcale nie kończy się pozorną klęską, ale rzeczywistym zwycięstwem, bo te ręce są i łapią. Pod warunkiem, że człowiek skoczy w te ręce, a nie obok tych rąk, to tak jak to dziecko, które skacze z mógł, gdyby inaczej oceniło rzeczywistość, niż łapiący rodzic skaczyło obok tych rąk, to by się potłukł. A jak uzna, że rodzic wie najlepiej, gdzie skakać i jak skakać, to wskoczy w ręce ojca czy matki. I nie dość, że się nie potłucze, to jeszcze wyląduje w objęciach rodzica. Dodatkowy plus. I tak oto wszystko się dokonało. Jezus na krzyżu przekroczył szaleństwo samousprawiedliwienia, przyjął modlitwę skazańca, ofiarował matce, stanął po stronie tych, którym się wydaje, że Bóg ich opuści, zapragnął ludzkich dusz, zapragnął, żeby inni uczestniczyli w tym jego pragnieniu i dokonał wielkiego dzieła pojednania. Wszystko uczynił. Wszystko. Domknął. Teraz śmiało może wejść. W co? W ciemność śmierci? Nie, kochani moi. Nie w ciemność śmierci. Nie jesteśmy religią śmierci. Jesteśmy religią życia i zmartwychwstania. On przez zasłonę krzyża wchodzi w ręce Ojca, którego łapią. Wbrew wszystkim okolicznościom. To te ręce go podniosły. Trzeciego dnia. Tu się okazuje, że Ojciec nie jest kimś, kto jest jakimś mściwym, jak niektórzy teologowie z pewnego odłamu chrześcijaństwa by chcieli to widzieć. Ale Ojciec cały czas, bo cała Trójca cały czas działa w stworzeniu, w
zbawieni, uświęceni, to dziełem Syna jest się wcielić, tak. Dziełem Ducha jest zstąpić w pięćdziesiątnicę, tak, ale w tym całym dziele współdziała cała Trójca. I Ojciec wcale nie jest tym, kto na Synu się mści, by Wielki Piątek, żeby wyładować w nim za całą ludzkość. Ale jest kimś, kto razem z tym Synem idzie i cały czas czuwa, żeby go złapać wtedy, kiedy Syn będzie przekraczał granice śmierci. Takiego mamy Boga. Takiego mamy Boga. To jest chyba największe orędzie, jakie możemy sobie innym powiedzieć. Boga, który nie zawahał się zejść w nasz karkołomny, pokręcony, dziwny świat. Nie zawahał się wejść w to, co ludzkie. Stał się do nas podobny we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. Po to, by człowiek mógł stać się uczestnikiem boskiej natury, żyć na zawsze, na śmierć patrzeć z powodu Ducha, Bożego Ducha i w ostateczności zmartwychwstać i żyć na wieki. Amen. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.